dzisiaj mieliśmy promocję. Co prawda na Wydziale Mechanicznym aktualnie była jedna promocja habilitacyjna, ale aż 12 promocji doktorskich. To wróży bardzo dobrze na przyszłość. W międzyczasie należy zwrócić uwagę, że już mamy ponad 100 obron, to była setna obrona i pierwsza obrona z mechaniki. Tych obron z mechaniki były 3, ale najbardziej cieszę, że skonsumowaliśmy uprawnienia doktoryzowania z mechaniki. To wróży na przyszłość, że ta interdyscyplinarność będzie jeszcze większa. W przyszłości oczywiście chciałbym, żeby też można było uzyskać habilitację z tej dyscypliny, ale to jest najbliższa przyszłość. To jest rozwój właśnie tej młodej kadry, które aktualnie uzyskali swoje stopnie doktora nauk technicznych. Jest to w jakiś sposób zwiększenie tego, co przez x lat się tworzyło. Jest to jakiś, ma to charakter nobilitujący do tego, żeby dalej swoje zainteresowania pogłębiać, żeby dalej poszukiwać wyzwań, a w szczególności tutaj w przemyśle naszym lokalnym i wspierać nasz rozwój tej technologii, którą tutaj mamy na naszym rynku. Ja zajmowałem się wykrywaniem czy projektowaniem analiz do wykrywania zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych. W praktyce ja staram się konsultować przemysł, który mamy tutaj lokalnie i staram się podrzucać pewne pomysły, jeżeli chodzi o rozwiązanie konstrukcyjnego sprzętu pomiarowego oraz pewne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnału. Jest to coś, na co czekałam bardzo długo. W zasadzie czekałam na to 4 lata, bo tyle trwała moja praca nad doktoratem. Jest to wspaniałe wydarzenie przede wszystkim, że jest tu moja rodzina i możemy poświętować wszyscy razem. Mój doktorat dotyczył wpływu nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na szacowaną trwałość zmęczeniową. Analizowałam kilka materiałów, które posiadały charakterystyki nierównoległe i badałam, jaki to ma wpływ na szacowanie, przewidywanie trwałości zmęczeniowej. Dzisiaj mieliśmy tradycyjną uroczystość promocji naszych doktorów habilitowanych i doktorów. W przeciągu roku 25 osób awansowało na stopnie doktora i doktora habilitowanego. Piękna uroczystość połączona z uroczystym odbiorem dyplomów w towarzystwie rodzin, w towarzystwie najbliższych. Bardzo domowo, bardzo przyjaźnie.